200 to za mało i ze 300 by się zdało. 200 to za mało, 200 to za mało i ze 300 by się zdało. A więc kochani, bijemy do dna za zdrowie pana Ludwika. A więc jeszcze raz 200-300 lat, kochani. Życzymy wszyscy panu Ludwikowi. I teraz kochani odśpiewamy Happy Birthday. A więc zaczynamy. Raz, dwa, trzy i... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to me, happy birthday to you. Wielka brawa! Czekawka od Zuchu. One more time. Słucham? Wrócić, tak, żeby tu, że tam zdjęcia. Okej. No to będziemy inne rzeczy, to zbiorę ten zupę. Tu mi tu. Druk. Andrzej. Druk. Od Zuchu z Białowieży. Sit down, please. Get everyone to sit down. Are we going there now, Roman? Roman. Thank you very much. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Where is she? Widzę, że Druk otrzymał piękną laurkę od Zuchu z życzeniami. He received a birthday card from the Young Polish Scouts. Prosimy teraz księdza Sergiusza. O godzinie 1 było msze święte w intencji i czcigodnego jubilata pana Ludwika. I modliliśmy się we wspólnocie naszej parafii, Matki Bożej Częstochowskiej dzisiaj już w gronie i bardziej kameralnych, bliskich, znajomych, przyjaciół i osób, którym bardzo drogi jest dzisiejszy nasz jubilat. Więc jeszcze raz powierzmy Bogu tego naszego dostojnego jubilata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Pobłogosław, Panie Boże, nas. Pobłogosław te dary, które będziemy spożywać. Naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Smacznego. Good afternoon. I am Zbigniew Martuszewicz, the second vice president of the American Polish Cultural Center and the American Polish Cultural Society. I'm also the chairperson of tonight's Grand Jubilee celebration. Since we have quite a few guests who did not speak Polish, and for the sake of brevity, I'm just going to do the welcome remarks in English. I would like to welcome everyone to the American Polish Cultural Center.
I especially welcome our guest of honor, Druh Ludwik Żabicki, his wife Stefania, and their families. Unfortunately, Mr. Edward Bienyas, our president, is unable to attend today's event. He is hospitalized after having a bypass surgery. I would like everyone here to keep him and his family in your prayers so that he may make a speedy recovery. And he wishes Mr. Żabicki his best. This Golden Jubilee is organized by the Polish Scouting Organization and the American Polish Cultural Society. Mr. Żabicki, on this wonderful celebration of your 100th birthday, I want to thank you for your wise counsel and your great leadership within Polonia, especially the Polish Scouts. You're a joy to all who know you. You have had a great and wonderful influence over many thousands of our lives. Thank you for bringing us together. At this time, I would like to mention some individuals involved in organizing the Jubilee. The committee consisted of Stanisław Łopacki, Jan Dąbrowski, Teresa Wiącek, Barbara Lemecha, and myself. I'd also like to acknowledge the following individuals: Laura Żabicki for the beautiful birthday cake, which you see in front of us. It was flowing in from California. I think this is the first for the center to have a cake flowing in from so far away. Then I would like to thank Anna Lopatsky for setting up the memorabilia table, which is located in the bar. Barbara Gronet for the invitations. Andrzej Wadak for translation of the biography. Music by Adam for our listening and dancing enjoyment. And Mr. Leginski for filming the event. Above all, I would like to thank Anna Bankowska for agreeing to be the master of ceremonies. I would like to acknowledge our staff who worked very hard to put this together. Elżbieta Winki, our new manager, who started at the center last month, did a phenomenal job. Elizabeth is the first manager the board has hired who has prior experience in the restaurant and catering business. She was a general manager for Olga's Kitchen, and recently she was catering manager for Mangiano's Little Italy restaurant group in Troy, Michigan. The Polish Weekly has an excellent interview with her in this week's edition. Elizabeth also has a marketing degree. I'd also like to thank Thomas Keller, the banquet coordinator, Mr. Mikołaj Samoszuk, our chef, and the staff in the kitchen for the food preparation, and also the wait staff. Without them, this will not be possible. Just like to point out two items. In the bar, we have a memorabilia table set up with photos, awards, and artifacts belonging to Mr. Żabicki, which is displayed. And also in the bar on the monitor, we will have a video slide presentation that hopefully should be starting in a few minutes. So if anybody goes there, please take a look around and enjoy all the things that Mr. Żabicki has given us over the years. Mr. Żabicki requested that if anyone insists on giving him a gift, it should be a donation to the Polish Scouting Organizations. All donations are welcome and are tax deductible. Please write your checks to the Polish Scouting Organization with a memo, Mr. Żabicki Celebration, and leave a check with our staff or with one of the individuals from Harcerstwo. Polonia needs to work together and support one another. Without
your support, the center and groups like the Polish Scouting Organization will cease to exist. If you like today's venue, please consider the center for your parties and special events. We also provide off-site catering. Once again, thank you, Mr. Żabicki, for inviting us to your Golden Jubilee. Now I would like to introduce to you the Master of Ceremonies, Ann Bankowski, President, the Polish American Congress, Michigan Division. She's immensely did a lot of work in putting this program together. Thank you, Anna. Thank you and welcome. Witamy. Good afternoon. Zebraliśmy się tu dziś, aby celebrować unikalny jubileusz. Stuletnie urodziny naszego ojca, dziadka, pradziadka, drucha i rodaka, drucha Ludwika Żabickiego. Pamiętam go lata wstecz jako ojciec Basi, z którą uczęszczałam na zbiórki harcerskie i kolegowałam. Ale jako dorosła, kiedy wstąpiłam do szereg instruktorskich, pan Żabicki został druchem. Nie kolegiem, ale druchem godnego uznania i naśladowania. Zawsze uśmiechnięty, uprzejmy, pogodny, wzór polskiego dżentelmena oraz, jak ktoś pięknie określił, filar odwagi i przywództwa. Druch Żabicki, druch meaning the scout address, not Mr. Druch Żabicki, is American by birth. He was born in Hamtramck, but his parents with him returned when he was just a small child, to be raised in Poland in an era of significant patriotism, since Poland had just had a rebirth as an independent country. He lived there until he grew up, to his adult years, but because of the war, he couldn't return here until after the war. Most of his life has been spent in America, but no doubt we know. We've witnessed on so many occasions that he is a man with a Polish heart and soul. We celebrate 10 decades of living a life of integrity, commitment, service, example, and love, which made our community a more beautiful place. 100 years is a long time. Much to cover in our hopefully short program, but I promise it will not be that long. And I assure you, each part will be expressed from the heart. I'd just like to recognize a few dignitaries among us today. We have the Honorary Consul for the Republic of Poland, Mr. Richard Walawenda. We have the first Vice President of the American-Polish Cultural Society, Ms. Marianna Konrad. I'm not sure which side she's sitting, but she's here. We have Druk Jan Dąbrowski, who is in charge of the Polish Scouting Organization for Michigan here, one of the co-sponsors of this event. And of course, we have many leaders from Polish Scouting Organization, Polish National Alliance, Polish American Congress, the Polish Credit Union, and as we saw today already, the family of Mr. Ludwik Żabicki, his wife Stefania, sons Mark and Roman with their wives and families, and the grandchildren who are already adults and have their own children. The great-grandchildren are here. Members of his immediate and extended family, some of whom traveled from far corners of the U.S. to join him here in this celebration. Welcome. I have a question. What is the best thing about being 100, turning 100 years old, besides having a party thrown for you? The answer? No peer pressure.
think many of us spend our lives not admitting to our real true age. We always want to be younger or appear younger. But there comes a time when you start being proud of how old you are, hoping for others to notice and say, wow, you don't look your age. How many times for us it has been where we've commented how much younger Druksha Bitsky and his wife seem to us. How many times we witnessed them gliding across this very dance floor, impressing everyone. Druksha Bitsky zawsze wykazywał młodego ducha i wraz z tym przez tyle lat jego postawą był wzorem pięknego dojrzewania i niepoddawania się starości. Druksha Bitsky always impressed us how he aged so gracefully. Very recently, even his neighbors witnessed him shoveling his own snow and putting up the Christmas lights. His driver's license allows him to drive for years ahead. May we always be so blessed. I'd like to recognize a few more guests among us. You're all special friends of Druksha Bitsky, but we do have representation and distinguished guests present from Polonia organizations. We have with us the chairman of the Republican Party of Oakland County, Druk Andrzej Raki Raczkowski, with his wife. Witamy reprezentację z naszych polskich mediów, Jurka Różalskiego z Polskich Rozmaitości i Franka Dmuchowskiego z Tygodnika Polskiego. Mamy prezeskę panią Krystynę Palmeri z Koło Seniorów Złota Róża, the senior club of Our Lady of Częstochowa, where Druksha Bitsky and his wife have been members for many years. Z nami jest też kierowniczka Szkoły Języka Polskiego imienia Adama Mickiewicza w Sterling Heights, pani Jolanta Gmurowska. Jest też pani Dorota Bochyńska, prezeska Przyjaciół Ziemi Sądeckiej oraz prezes Górali, koło Górali numer 4, pan Tadeusz Pałac. Mamy z nami pana George Łukowskiego, który niedawno był Grand Marshal Parady Polskiej. We have the past Grand Marshal when Mr. Okoński was also of the Polish Parade, which always takes place in Hamtramck on Labor Day. Są goście z dużego koła przyjaciół Druka Żubrzawickiego oraz koła przyjaciół i rodziny harcerskiej. Teresa Wiącek, która reprezentuje harcerstwo, Hufiec, Ziemia Rodzinna, przeczyta teraz ciekawy życiorys Druka Ludwika po polsku. Teresa Wiącek from the Polish Scouting Organization will read Druksha Bitsky's bio in Polish, copies of which are in English on the tables. We're grateful to Andrzej Ładak for his skillful translation of the Polish text, which was penned by Mr. Żabicki. A więc Druk Żabicki pisze: życie moje układało się na dwóch kontynentach. Urodziłem się 13 sierpnia 1919 roku w Hamtramck, stan Michigan, USA, z ojca Leonarda Żabickiego i Stanisławy Schojnackich. Kiedy miałem rok i 9 miesięcy, a więc w 1921 roku, rodzice moi wrócili do Polski, zabierając mnie ze sobą. W Polsce wzrastałem i wychowałem się na wsi w Popowie, powiat Turek, województwo poznańskie, gdzie moi rodzice po powrocie ze Stanów nabyli gospodarstwo rolne. W wieku 8 lat zostałem półsierotą. Zmarł mój ojciec, a opieka i wychowanie mnie spoczęło wyłącznie na siłach mojej matki. Wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku
przerwał rozpoczęte moje studia agronomiczne, do których po skończeniu wojny nie miałem możliwości wrócić. Jako obywatel amerykański z urodzenia nie byłem powołany do służby w polskim wojsku, ale próba powrotu do Stanów Zjednoczonych w czasie wojny też się nie powiodła z uwagi na włączenie się do USA do wojny z hitlerowskimi Niemcami. W czasie wojny pracowałem na terenach Polski okupowanych przez Niemcy przy budowie drogi Bitej, przy regulacji rzeki Warty i melioracji Pół oraz od 1943 roku do lutego 1945 roku pracowałem na ówczesnym terenie Niemiec w okolicach Wrocławia na gospodarstwie rolnym. Po skończonych działaniach II wojny światowej z Niemiec wróciłem do Polski. 2 kwietnia 1945 roku ożeniłem się z panią Romaną Gębicką, z którą w przeszłości miałem troje dzieci i podjąłem pracę jako instruktor rolny. W międzyczasie, kończąc szkołę rolniczą i uczestnicząc w kilku kursach z dziedziny agronomii. W tym też czasie rozpocząłem starania o powrót do kraju mego urodzenia, do Stanów Zjednoczonych, co zostało zrealizowane dopiero 5 stycznia 1948 roku. Od mego przyjazdu do USA włączyłem się w nurt pracy społecznej. Najpierw w Związku Narodowym Polskim Hamtramck, gdzie zamieszkiwałem, jako członek, a potem wieloletni sekretarz protokołowy grupy 1264 Towarzystwa imienia Króla Władysława Łokietka, później Zamojskiego. Byłem delegat do gminy 122 ZNP i prezes i przez 2 lata pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Młodzieży przy tej gminie. Za swą aktywną pracę Zarząd Główny ZNP nadał mi Złoty Medal Zasługi. Z miejsca też z zaciekawieniem śledziłem ruch zuchowy, a potem Harcerski Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. Ciągle moje marzenia przynależności do tej organizacji ścisły się w 1962 roku, kiedy zostałem powołany na kurs podharcmistrzowski, który pomyślnie skończyłem i rozkazem naczelnika harcerzy w Londynie, liczba 1 przełamany przez 64, zostałem mianowany instruktorem, podharcmistrzem. A w 4 lata później, rozkazem naczelnika, liczba numer 3, 68, harcmistrzem. Przydzielony do chówca harcerzy Kresy, krótko pełniłem funkcję drużynowego, samodzielnego zastępu wędrowników puchacze. Po pogłębieniu wiedzy o ruchu zuchowym od roku 1965 przejąłem tę gałąź wychowawczą, przyjmując funkcję wodza zuchowego Gromady Zuchowej Polskich Górali, a następnie namiestnika zuchów. Od początku swojej pracy w harcerstwie polskim jako instruktor wchodziłem w skład Komendy Chówca Harcerzy Kresy, przez kilka lat pełniąc funkcję zastępcy chówcowego, a od 1982 do 1995 roku jako zastępowy zastępu instruktorów w Zarzewie. Członek w komisjach szkoleniowych na stopnie instruktorskie i to tak w komisji chówca, jak i chorągwi. W roku 1961 przez kilka miesięcy byłem redaktorem kroniki harcerskiej Czuj Duch w Dzienniku Polskim. Bez przerwy członkiem Komitetu Oświaty, a przez cały czas członkiem zarządu obwodu na stan Michigan oraz dwukrotnie członkiem Komisji Rewizyjnej Obwodu i Okręg ZHP na Stanach Zjednoczonych. Od 2002 roku pełniłem funkcję redaktora rubryki harcerskiej Czuj Duch, który co 2 tygodnie był w Dzienniku Polskim, później w Tygodniku Polskim, a obecnie w Tygodniku Polskim. Od roku 1986 jestem aktywnym, dożywotnim członkiem Amerykańsko-Polskiego Centrum Kulturalnego w Troy, Michigan, a od pewnego czasu członkiem Fundacji i Centrum II Polskiego Korpusu przy Zakładach Naukowych w Orchard Lake, o którego również otrzymałem wyróżnienie w formie dyplomu uznania za bezinteresowną pracę wśród Polonii oraz w utrwaleniu szlachetnej historii polskiej armii na Zachodzie po II wojnie światowej.
Od 1990 roku należę do parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Chilling Heights oraz do koła seniorów Krąg Złota Róża działającego przy tejżej parafii. W maju 1985 roku za zasługi w pracy na rzecz harcerstwa polskiego rząd polski na wygnaniu w Londynie nadał mi Srebrny Krzyż Zasługi. 3 lata później za zasługi w pracy społecznej, harcerskiej i niepodległościowej Złoty Krzyż Zasługi. We wrześniu 1998 roku otrzymałem od Korpusu Wojska Polskiego z siedzibą Prezydium Zarządu Głównego w Częstochowie w Polsce Krzyż Wojska Polskiego, a w październiku 2006 roku Złoty Medal od Centralnego Komitetu Obywatelskiego z siedzibą w Detroit. W marcu 1889 roku zmarła moja pierwsza żona świętej pamięci Romana, a w grudniu 1990 roku ożeniłem się potwornie, tym razem z panią Stefanią Segeda. Po blisko 34 latach pracy w zakładach samochodowych General Motors Chevrolet w roku 1981 przeszedłem na zasłużoną emeryturę, a w pracy organizacji harcerskiej i społecznej, na ile mi sił starcza, wciąż staram się być aktywny i użyteczny. Dziękujemy druhu. It was brought to my attention, I didn't even think, that we have members of both choirs, our Polish choirs, the Polonaise and the Filaret members, and we have the honorary president of the Filarets, Mr. Mirosław Wawrysz. And many of these people wear various hats from different organizations, so I wasn't sure who was representing what today. But that's typical in many of the organized Polonia. Chciałbym dodać to do drucha wielu osiągnięć, że druh Żabicki jest szczególnie znany i doceniany z jego lekkiego pióra, twórczości w pisaniu pięknych artykułów, piosenek, poezji, przemówień i nawet, gdy było potrzeba, do pożegnania przyjaciół, gdy odchodzili na wieczną wartę. Mój ojciec, który też był z tego samego rocznika, 19 jak druh Żabicki, opowiada mi, jak często żartowali między sobą, oczywiście już w późniejszym wieku, że kto będzie pisał mowę pogrzebową komu, kto by lepiej napisze. Zawsze miał piękny głos do mówienia i do śpiewu, szczególnie prowadząc nas w śpiewie na różnych okazjach harcerskich. Just wanted to add that druh Żabicki is known as a skillful writer, speaker, singer, and creative person, composer of many articles, of poetry, of scout programs which reached the imaginations and hearts of young boys, especially his Cub Scouts. We truly thank him for that.